4 do 11 wersetu. I będziemy robili na zbudówki na tym, co powiedziałem przed chwileczką. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim, czyli wraz z Chrystusem, przed śmierć. W chrzest. Abyśmy jak Chrystus skrzyżony został z martwych przez Twoją Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek wespół z Nim został ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ja przeczytałem ten fragment i chciałbym, żebyście zrozumieli, że ten fragment, on nie jest obietnicą. Ten fragment też nie jest takim opisem jakiejś nadziei, tylko ten fragment jest stwierdzeniem faktu. To jest fakt. To nie jest coś, do czego dochodzimy. My nie dochodzimy do tych rzeczy. Tutaj jest napisane: uważajcie siebie za martwych dla grzechu. A więc nie dążcie do tego, nie starajcie się o to, tylko uważajcie, tak jak się uważamy jedni za mężczyzn, inni za kobiety. Uważajmy siebie za martwych dla grzechu. Tutaj też ten fragment pokazuje, że my jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem w każdej pozycji. To jest każda pozycja, jesteśmy zjednoczeni z Nim, absolutnie. Czyli, co to znaczy zjednoczony? Jednakowy. Jesteśmy jednakowi jak Chrystus, identyczni, tacy sami. Bóg nie widzi ciebie inaczej, jak tylko w Chrystusie Jezusie. On nie widzi Zdzisia, Rysia, Krysi, Basi. On widzi Chrystus. On widzi Chrystus. To dla Niego jest, to jest jedyne, to Chrystus. Diabeł przychodzi i mówi: Krysiu, upadłaś, jesteś w potężnym problemie życiowym, leżysz i kwiczysz. Idź teraz, przebłagaj Boga, może Ci wybaczy. Prawda jest taka, że Bóg nie widzi Twojego grzechu. On nie widzi grzechu. On nie widzi tego. W ogóle wiecie, że to nie jest prawda, że Bóg jest wszechmogący. On teoretycznie jest wszechmogący. Ale w praktyce on nie jest wszechmogący. On w praktyce nie może zrobić pewnych rzeczy Bóg. No na przykład Bóg nie może wpuścić do nieba nienarodzonego z Bożego Ducha człowieka. Tak? Już mamy jedną rzecz, której nie może zrobić. No on nie może cię przestać kochać. Już mamy dwóch świadków. Tak? No on nie może się zaprzeć swojego słowa. Czyli nie może skłamać. Dobry numer? To już trzech rzeczy, nie będę wszechmogący Bóg. Tak? No nie może. No teoretycznie może różne rzeczy robić. Czyli teoretycznie to jest wszechmogący, w praktyce nie jest. W ogóle to w ogóle mówi, całe pismo przesiąknięte takimi tekstami jest. Nie mogę znieść waszych świąt na przykład. No nie może znieść. Rozumiesz? No nie, nie. No. On różnych rzeczy nie może zrobić. I między innymi Bóg nie może od 2000 lat zobaczyć człowieka poza Chrystusem. Najlepszy numer jest taki, że w ogóle ci wszyscy ludzie, którzy się nie narodzili z Bożego Ducha, to też są niewidzialni dla Boga. Ludzie domyślą, że to Bóg to jest taka jakaś postać, to jest już lunetkiem, ma i tam się patrzy. O, tutaj w ogóle jest. W ogóle, o, tego to trzeba tutaj załatwić. Ja mówię, to czemu Hitlera nie załatwić? No. Czemu ten Bóg nie spojrzał z nieba, tak? Jak ten popieprzony malarz austriacki w prądziebie, on w ogóle się rodzi. Czemu jego matka nie poroniła? Ja się pytam. A? Dobry numer, tak?
A Stalin dlaczego się urodził? A Kaddafi? A i cała menażeria innych dlaczego? Jakim sposobem? Się okazuje, że taki Bóg nie jest, bo musimy się w ogóle zgodzić z tym faktem. Hitler wymordował tyle ludzi, tak? Stalin wymordował jeszcze więcej. Czemu Bóg nie zatrzymał tych procesów? A my widzisz, no bo się Bóg nie interesuje. A, to jest szopa ludzi. Ja mówię, a jeszcze jest lepszy numer, że jak mówię, mówi Adolfik się, mówię, narodził z Bożego Ducha, to by do nieba poszedł jeszcze. Jak był proces norymberski, człowieku, to był taki kaznodzieja w tym czasie, to chodził i głosił tym w ogóle katom hitlerowskim. I jeden z nich, tak? Oficer faszystowski, który wymordował kupę ludzi, który dzieci brał za nogi i walił nimi o ścianę, tak? Przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I szedł z podniesioną głową. I poszedł do nieba. I spotkamy go w niebie. Szok. Tak? To się nazywa łaska. To jest kamień potknięcia. W ogóle dla ludzi. Ale okazuje się, że Bóg nie obserwował w ogóle tych wszystkich rzeczy. Tak? Że Bóg nie spowodował, że Hitler się nie urodził. Ja ludzie mówią, Bóg miał plan. A, to teraz mieszamy Boga w II wojnę światową. Że Bóg miał plan. Jaki miał plan? Tak? Jaki Bóg miał plan w związku z II wojną światową? Żadnego nie miał planu. Krótko powiedziawszy, Bogu nic do ludzi. W Chrystusie Jezusie zamknął temat homo sapiens. Koniec. Dziękuję uprzejmie. Kropka. Kto wejdzie w Chrystusa, będzie zbawiony. Kto nie wejdzie, nie wiadomo o co chodzi. Potem sąd wieczny, ale to już nie temat dzisiejszego spotkania. Tak? To nie na dzisiaj. Jak ktoś jest zainteresowany, podstawy chrześcijańskiej nauki, z naszej strony można coś ściągnąć, tam mówi o sądach. Kim jest człowiek, który jest w Chrystusie? Ja teraz chcę, żebyś ty na podstawie tego, co powiedziałem do tej pory, zaczął rozpoznawać w sobie królewicza lub królewnę. Ty nie możesz siebie inaczej określać. Jesteś potomkiem Boga, Chrystusem w ciele, królem lub królową. Tylko tym jesteś i niczym więcej. I chcę ci powiedzieć na temat różnicy między królem a niewolnikiem i chciałbym, żebyś tą rzecz sobie obejrzał, ponieważ religia i humanizm będą pompowały w ciebie informacje na temat taki, że ty jesteś niewolnikiem. A więc wszystko wokół będzie ci tłukło do głowy, że jesteś niewolnikiem. A ty musisz w sobie rozpoznać króla, bo kiedy ty rozpoznasz w sobie króla, to ty będziesz postępował jak król. A jeżeli ty ulegniesz tej mistyfikacji, że jesteś niewolnikiem, będziesz żył jak niewolnik. Zaraz ci to pokażę. Chciałbym, żebyś tą rzecz zaczął sobie oglądać. Pamiętaj, że niewolnik to jest mały człowiek. To jest mały człowiek. To jest człowiek małych rzeczy. Mentalność niewolnika to mentalność małego człowieka. To nie jest mentalność wielkiego człowieka. W tobie spiętrzają się dwie siły. Wielki człowiek i mały człowiek. Religia i humanizm będą cię przekonywały, że jesteś małym człowiekiem, grzesznikiem zbawionym z łaski. Mały człowieczku. Będą mówiły do ciebie. A Duch Święty będzie przekonywał ciebie, że jesteś królem. I będzie mówił do ciebie wielki człowiek. Rozumiesz? Tak będzie do ciebie mówił Bóg. Bóg nigdy do ciebie nie powie mały człowieczku. W ogóle wiesz, że Bóg się odnosi do ciebie z szacunkiem, z godnością, bo On traktuje cię jak syna królewskiego. On tak cię traktuje. Jesteś Jego synem, Jego córką. I w tobie są jakby dwa światy. Świat twojego ducha, wewnętrzny człowiek i świat twojej psychiki, na który ma wpływ świat zewnętrzny. Rozumiesz? To na twoją psychikę, czyli duszę twoją, ma wpływ ten system tego świata. I ten system świata będzie mówił do ciebie, że jesteś małym człowiekiem, czyli niewolnikiem, bo diabeł chce, żebyś miał mentalność niewolnika. A jak tylko diabeł widzi, że wychodzisz z mentalności niewolnika, to powoduje, że uciekasz mu z ręki. Bo króla nie można otrzymać w swojej dłoni. Wiesz, co definiuje małego człowieka, czyli niewolnika? Wielkie potrzeby. Mały człowiek ma wielkie potrzeby. Pokazać ci coś? Wiesz, jaka jest różnica między modlitwą duszewną a duchową? Jeżeli idziesz się modlić i pokazujesz Bogu w modlitwie, jakie masz wielkie potrzeby, to dusza twoja, to duszewna modlitwa.
Panie, ja tak bardzo dużo potrzebuję od Ciebie. Panie, ja wszystkiego od Ciebie potrzebuję. Niewolnik. Duszewny niewolnik. Mały człowiek. Pokazujący wielkie potrzeby swoje. A religia mówi, tak, tak, tylko tak, tak trzymaj. Przecież jesteś w ogóle pyłem marny. Niewolnik jest niespełniony i niespokojny. Cokolwiek niespełnionego i niespokojnego w tobie, to element twojej psychiki. To element niewolnictwa. Niewolnik ma pretensje do otaczającej go rzeczywistości, ponieważ uważa, że jest przez nią źle traktowany. To niewolnik uważa, że jest źle traktowany. Ja na przykład mam absolutnie wywalone na to, jak mnie to traktuje. Ktoś mnie pochwali, czy napluje na mnie. Ja się tak samo czuję. Wiesz, jak jest pięknie? Czuć się tak samo, kiedy ktoś cię pochwali lub poniży. Pamiętam, jak nasz syn miał taki trudny czas. Nasz syn jeszcze nie poznał Pana Jezusa i do tej pory chociaż szuka go. To jest ciekawe, że w ogóle zjawisko, ale pomijam ten temat. Ale jak miał trudny czas, w okresie, kiedy był w gimnazjum, pamiętam, że jakoś go tąpnęło i mówi, że nienawidzę was, w ogóle, wiesz. Ja tak sobie, nienawidzę cię w ogóle. Ja mówię, dobrze. Mówię, mamie jeszcze powiedz, bo jeszcze nie powiedziałeś mamie. Nienawidzę cię! Mówi, wiesz. I ja mówię, tu jeszcze babcia jest, mówi, nienawidzę cię! Mówi w ogóle. Ja mówię, tu jeszcze masz siostrę taką małą, w ogóle. Sara jest, wiesz, Sara jest narodzona z Bożego Ducha, wypełniona Duchem Świętym i w ogóle odkompleksiona. Ona nie ma, to jest człowiek bez zaburzeń, w ogóle. Sara stoi się, patrzy na niego, w ogóle, wiesz, zero ruchu emocjonalnego. Nienawidzę cię! Ja dobra, daj spokój! Poszło. Reakcja zdrowego organizmu. Ona popatrzyła na niego, w ogóle, wie, nie, ty nie, ona nie wzięła poważnie tej rzeczy. Czujesz klimat i brat rodzony mówi, że jej nienawidzi. A po niej to spływa jak woda po pięci. Królowa. Królewski duch manifestujący się. Zrozumiem. Jak cię coś boli, bo ci ktoś coś powie, to to jest silne zaburzenie w twoim życiu. Zrozumiem. Czy ty w ogóle, jak ktoś ci coś powie, jak ludzie się obrażają, mówię, ty, obrażenie jest z piekła. Stoi za tym demoniczna siła focha. Focha. Ja mówię, francuski duch, la foche. Trzeba uwalniać ludzi od ducha focha. Jak się można obrazić? Król się nie obraża. Niewolnicy się obrażają, bo mają mentalność nędzy w sobie. Rozumiesz? Bogaczowi, jak ktoś jest bogaty, obrzydliwie bogaty, to możesz do niego przyjść i powiedzieć, ty biedaku. A on się na ciebie popatrzy, to kiedyś Arnold Schwarzenegger fajną rzecz powiedział, mówi, siedzę w swoim Ferrari, mówi, często się to zdarza, mówi, siedzę w swoim Ferrari na pasach, nie? A obok mnie jakaś grupa młodziaków w swoim BMW, nie? I wiesz, prowokują mnie, żeby się ścigać ze mną. Wiesz, patrzą na mnie, wiesz. I na tych ślakach oni tym BMW pójdą, wiesz, no nie? A on mówi, a ja sobie dalej lecę 100 na godzinę, wiedząc, że gdybym nacisnął milimetr dalej, to by powąchali dym z mojej ruchy. Bo ten samochód jeździ 315 na godzinę. I mówi, kiedy masz 315 pod nogą, to możesz jechać sobie z godnością stówkę. Rozumiesz mentalność króla? Królowi możesz pysk powiedzieć, ty nędzny niewolniku. Król powie, weź, okay. Jak ja w swoim telefonie mam przed ciebie numery do wszystkich ministrów w tym kraju. Przez ciebie dzwonię, mówię, Ziutek, dawaj. Ale powiedz biedakowi, że jest biedny. Tak? Powiedz sierocie, że jest sierotą. Powiedz nędznikowi, że jest nędzny. Załamie się jak stary dach. Obrazi się na ciebie i się odwróci. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Chcę, żebyś zrozumiał tą rzecz. Wszystko zależy, co będzie w tobie rozbudowane bardziej. Król czy niewolnik? Musisz zlikwidować niewolnika. Bo inaczej niewolnik będzie się odzywał przez całe twoje życie.
Niewolnik widzi ogrom problemu, ponieważ on cały jest częścią tego problemu. Jest częścią problemu każdy niewolnik. To on widzi ten ogrom problemu. Widząc problem, widzi siebie. Tak to działa. Widząc problem, widzi siebie. Pierwsza rzecz, która towarzyszy się niewolnika, to brak poczucia bezpieczeństwa. Teraz zobaczcie, ja powiedziałem wcześniej o poczuciu bezpieczeństwa. Jeżeli ty nie masz poczucia bezpieczeństwa, to chodzisz w mentalności niewolnika. I możesz być narodzony z Bożego Ducha, ale manifestujesz niewolnika. I teraz moje pytanie, jak szerzysz królestwo? Przecież ty nie będziesz szerzył królestwa przez to, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha, bo to nikogo nie obchodzi. Ty, to diabła nie obchodzi, że się narodziłeś z Bożego Ducha. Ty wiesz, że diabła obchodzi? Wiesz, co diabła interesuje? To, żebyś nigdy nie zamanifestował swojego nowego narodzenia na zewnątrz. A nie, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha. To w ogóle diabła nie obchodzi. Ludzie mówią, o, tam diabeł chce, żeby tam człowiek się nie nawracał. Nie, diabeł nie chce, żeby się człowiek nie nawracał. Diabeł chce, żeby człowiek nie manifestował nowego. Rozumiecie? O to chodzi. A żeby manifestowało się nowe narodzenie, to twoja dusza, czy twoja psychika, która jest punktem kontaktowym z tym światem, bo niestety twój duch nie jest punktem kontaktowym, bo on jest w środku, głęboko. Naokoło jest dusza, czyli psychika. To twoja psychika musi mieć mentalność króla, a nie niewolnika. Bo inaczej to będziesz w środku królem, takim wiesz, ukrytym królem, takim bardzo ukrytym królem, takim królem incognito będziesz. Rozumiesz? A na zewnątrz będziesz normalnym niewolnikiem. Takim jak ten świat. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby złamać niewolnika i uwolnić króla. O to nam chodzi. Niewolnik żyje w poniżeniu, nawet gdy nauczy się grać i odgrywać rolę człowieka wolnego. Ja kupę ludzi zobaczyłem, którzy grają wolnych. Grają wolnych ludzi. Ale kiedy dochodzi do miejsca, w którym trzeba dotknąć ich wnętrza, od razu jest wycofka. Wiecie, ja prowadzę bardzo dużo spotkań z ludźmi. Czasami indywidualne spotkania mamy 10 godzin. Od rana do wieczora siedzę z ludźmi, modlę się o nich, wypędzam demony, rozmawiam. Czasami nie wracam na noc do domu, bo od rana mam znowu spotkania. I mi się nawet nie opłaca wrócić do domu. I to, co słyszę od ludzi, to jest dramat bardzo często. Dramat, bo ludzie chodzą wiele lat z Bogiem, tak? A żyją w mentalności niewolników. Powiem wam, że wcale nie wszyscy chcą pójść głębiej i wyjść z tej mentalności niewolnika. Bo bycie niewolnikiem w jakimś sensie jest wygodne. Wiecie dlaczego? Bo człowiek wolny musi brać odpowiedzialność za siebie. Ja mam kolegę, psychiatrę, narodzonego z Bożego Ducha. On powiedział mi fajną rzecz. Mówi, Artur, nie bierzemy pod uwagę chrześcijaństwa, bierzemy pod uwagę świat teraz w tej rozmowie. Większość ludzi chorych psychicznie, tak? Jest chora psychicznie dlatego, bo chce być chora. Rozumiesz? Ponieważ wyjście z choroby psychicznej oznaczałoby wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. No to wtedy, no to lepiej żyć w takim systemie. Po prostu. Rozumiesz? Opowiadał mi teraz, jak przyszedł do niego na terapię człowiek. Narcyzm. Czy wiecie, czym jest taka warowność? Parownia samouwielbienia, to się nazywa pięknie. Przyszedł ten narcyz do niego, usiadł, noga na nogę i zaczął mu opowiadać, dlaczego on tu jest. Mówi, jestem tutaj, mówi, no bo mówi, zerwała ze mną moja dziewczyna. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ona zerwała, ale dochodzę do pewnych wniosków, dlaczego ona zerwała. On tak siedzi, wiesz, i słucha, no nie wiesz, tutaj jest psycholog, narodowy z Bożego Ducha psycholog i słucha w ogóle gościa. I mówi tak, ja to wie pan co, ja wiem, dlaczego ona zerwała. Mówi, ja przez całe życie uważałem, że ja jestem w ogóle naprawdę wartościową osobą. Nie ma drugiego takiego człowieka jak ja. I wymienił mu kilka swoich, proszę ciebie, sztandarowych w ogóle cech. Tak? I mówi, i kiedy ją poznałem, to przyszła mi do głowy taka bardzo głupia myśl, że ja teraz, tak, nie będę manifestował tej mojej cudowności, prawda, na rzecz bycia z nią. I mówi, ja żyłem w takim zakłamaniu przez jakiś czas. No i mówię, chyba dlatego, że żyłem w tym zakłamaniu, to ona jednak ode mnie odeszła.
ty taki popieprzony głos. Ty. A ten mój kolega mówi, tak sobie myśli, mówi, ile to trzeba w ogóle, wiesz, żeby takie coś powiedzieć. Tak, popatrz, narcyzm przyszedł do psychologa, sam postawił sobie diagnozę, sam powiedział, dlaczego tak się stało. Rozumiecie, o co chodzi? Sam se zrobił psychoanalizę, tamty się jeszcze nie odezwał w ogóle, wiesz, o co chodzi? Sam powiedział, i sam powiedział, co mu potrzeba. Ten kolega mówi, ale wie pan, ale to ja też jestem w zasadzie terapeutą. W ogóle wiecie, tak się do Boga ludzie tak przychodzą? Nie wyszedł. Nie wolno. Tak, jeszcze na jedną wizytę przed już nie przyszedł więcej. Bo tam bym zaproponował leczenie. Zróbmy to nawet do wyleczenia. To jest chory. To jest chory w ogóle. Niewolnik umie grać! Ale to nie jest kwestia gry. To jest kwestia uwolnienia króla swojego wnętrza. Ty się musisz zacząć uważać za króla. Musisz to dostrzec. I musisz dostrzec różnicę między niewolnictwem a królestwem. Pamiętaj, niewolnik robi coś, zanim stanie się kimś. Zawsze. Niewolnicy w kościołach zawsze rwą się do czegoś. Na koniec. Mówią, spokój się. Najpierw bądź kimś. A mogę zrobić coś? A co? No coś bym zrobił. Ja mówię, bądź kimś. Weź zacznij robić taką rzecz. Stawać się kimś. W ogóle zacznij inwestować w siebie. W siebie. Wiecie, o co chodzi? W ogóle chrześcijanie muszą zacząć inwestować w siebie. W siebie. Mocny kościół, tak? To mocne jednostki. To nie jest, pamiętajcie, Królestwo Boże. To nie jest królestwo jednookiego króla wśród śledców. A pastorzy, liderzy bardzo lubią mieć takich ludzi wokół siebie, którzy są w ogóle ślepcami, a oni są jednookimi królami. Oni chodzą, prawdziwie mają taką grupkę, proszę ciebie, niewolników wokół siebie i oni przychodzą, co mam robić? Prawdziwie, co mam robić? Co mam? A ten ma jedno oko i mówi, ja ci powiem, bo ja dobrze widzę. Polega ty byś go uzdrowił z tej ślepoty. Żeby on miał dwa oczy. Masz jedno oko. Jesteś na niego królem. A tu chodzi, żeby on był królem w swoim życiu. Królem. Liderzy w kościołach powinni królów produkować. Wydobywać królów z ludzi. Ale ludzie się, ale boją się tego. Wiecie czemu? Bo boją się, że jak ludzie zaczną samodzielnie myśleć, tak? To ich zostawią. A to trzeba tylko na miłość liczyć. A nie wiem. Uświadomienie sobie faktu nowej tożsamości w Chrystusie, tego, że jesteśmy królami, powoduje, że człowiek odkrywa w sobie kogoś. W ogóle wiecie, że odkrycie Chrystusa w sobie to jest odkrycie prawdziwego siebie? Prawdziwego króla? Nigdy nie będziesz mówił, proszę ciebie, w ogóle ja zobaczyłem, że im bardziej ja zacząłem rozpoznawać, kim jestem w Chrystusie, tym bardziej przestałem używać różnych zwrotów pod tytułem Pan mnie prowadzi, Pan mi powiedział. Ty, to w ogóle zniknęło z mojego słownictwa. Skąd to wiesz? Ja mówię, wiem. No wiem, a ja wiem, skąd wiem, wiem. Może dlatego, że jestem Chrystusem? To jest szok. Mówię, może dlatego, że jestem zjednoczony z Bogiem. Może dlatego. Odkrycie kogoś w sobie uwalnia. Chcesz, żeby w twoim życiu zaistniał sukces, musisz odnaleźć w sobie jakość króla. W sobie. Wiesz, jak ma na imię Chrystus w tobie? To twoje imię. On miał w swoim pierwotnikie Jezus Chrystus. Rozumiesz? Jeśli masz na imię Andrzej, to on się nazywa Andrzej Chrystus. Brata Chrystus. Janusz Chrystus. Zrozum. Jest napisane, dam ci nowe imię. Nadam ci nowe imię. Co to oznacza? To jest odkrycie siebie, króla. Czego on w ogóle chce? Królowania. Żebyśmy królowali. Oglądaliście 300? 300.
obowiązek, lektura obowiązkowa dla każdego w kościele. 300, pierwsza część, bo druga to jest kibel. Pierwsza część, druga nie ma nic. Kiedy Leonidas prowadzi 300 Spartiatów, tak, na wojnę ze 100 tysiącami Persów. 300 przeciwko 100 tysiącom. I z boku podchodzi armia grecka. I ten dowódca armii greckiej mówi: tylko tylu was jest? Mówi: to nas jest o wiele więcej, nie? Ale Leonidas pyta jednego: to są twoje żołnierze, tak? On mówi: tak, tak. Kim jesteś? Tego pierwszego z boku. On mówi: garncarzem. Dobrze. Kim jesteś? Kowalem. Dobrze. Kim jesteś? Rolnikiem. Mówi: zobacz. A to jest 300 żołnierzy. Każdy z nich powoli setkę. Każdy z nich powoli setkę. A ty masz garncarzy, tragarzy i innych niewolników. A ja mam 300 królów. 300 królów! Rozumiecie, o co tu chodzi? 300 królów! Słowo Boże mówi tak. Jeden z was pokona ilu? 1000. Dwóch z was pokona 10 000. Idąc głębiej. Jeden król pokona 1000. Dwóch królów pokona 10 000. Trzech królów pokona 100 tysięcy. Czterech królów pokona 1 000 000. Rozumiecie, jaka jest wartość króla? A jak się to ma do niewolnika? Kim jest niewolnik? To człowiek problemu. Będący częścią problemu. Mający zawsze pretensje. Ciągle pytający dlaczego. Czemu jestem jeszcze nieuzdrowiony? Ja tak wierzę. Co ty robisz? Ja wierzę. A ty wiesz. Jest ogromna różnica. Ja wierzę, więc nie mam twojej przypadłości. A ty po prostu posiadasz informację intelektualną, dlatego nadal posiadasz tą przypadłość. Ja wierzę, więc mam pieniądze. Ty wiesz, więc nie masz pieniędzy. Ja wierzę, więc mam szczęśliwe małżeństwo. Ty wiesz, więc masz rozpieprzone małżeństwo. Rozumiesz? Ja wierzę. Ja wierzę. A ty tylko wiesz. Ja funkcjonuję jako król. Ty funkcjonujesz jako niewolnik. I bez przerwy pytasz, dlaczego, dlaczego? Dlatego, że funkcjonujesz jako niewolnik. Właśnie dlatego. Nie dlatego, że Boga nie ma w tobie. Jest w tobie ten sam Bóg, co we mnie. W ogóle w duchu jesteśmy tacy sami. Mamy tego samego dobrego, cierpliwego, łagodnego Boga, który kocha tak samo mnie i ciebie, tylko ja rozpoznałem w sobie króla. Ja idę przez ulicę, mam podniesioną głowę do góry, tak? I nie dopuszczam do siebie myśli o porażce, a ty wstajesz od rana i mówisz: Panie, uratuj mnie przed porażką. Taka jest między nami różnica. Różnica jest taka, że ja w ogóle nie mam w swojej głowie jednej myśli negatywnej. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę, że mi coś nie wyjdzie. A ty od rana modlisz się, żeby ci wyszło. Już sam fakt tej modlitwy daje nam informację, że jesteś niewolnikiem. Rozumiecie? Byliśmy teraz na takim jednym spotkaniu pastorów i był tam jeden człowiek, i tak ściskał swoją Biblię. I kiedy rozmawialiśmy z nim, przede wszystkim moja żona, to on cały czas patrzył w Biblię i patrzył, czy ona się nie myli. No napisano, napisano, napisano. Rozumiesz? Bo tak napisano. Ja mówię: może się pomylono. A! Nie pomylono się. A dlaczego? Skąd? A bo to jest natchnione. Ja nie wiem, że to jest natchnione. A ty uważasz, jak ktoś jest natchniony, to się nie może pomylić? Wiesz, jakby Bóg napisał tą Biblię, to się nie pomylił. Tylko on, Holender, ma taką w ogóle przywarę od początku, że zawsze daje tym, proszę ciebie, takim dziwacznym ludziom do pisania. Ciągle jacyś zaburzeni ludzie pisali. I te Biblię też napisali zaburzeni.
Jakby on sam napisał, to by kurczę było fajnie. To by nie było, to by nie było nic tam wiesz. Jak to boli ludzi. Do Jezusa tak przychodzili, pamiętacie? Napisano! Bo niczego trzęśli się tak! Napisano! Jezus mówi, a ja wam powiadam! Jestem autorem tego pisma. Autorem tego pisma. Rozumiecie, jak to bolało? Że autor pisma im przymówi ty. No ty w ogóle wiesz, jak czytasz, masz pogrupowanie, że to jest napisane? Chodź, ja ci wyłożę. Tak? Ja ci dopiero wyłożę, co tam jest napisane. Bo ty w ogóle nie ogarniasz kuwety. Bo ty czytasz i to mi się wydaje, że on ciebie, że ty wiesz. Ale niewolnik, posłuchajcie, niewolnik zawsze będzie czytał po niewolniczemu. Jest coś fajnego. Ustanie dwóch ludzi przed taką tablicą. Zakaz wstępu pod karą grzywny. Ustanie król i niewolnik obok siebie. I obydwaj będą czytać to, no nie? I powiem ci, jak przeczyta to król, jak przeczyta to niewolnik. Niewolnik przeczyta tak. Zakaz wstępu pod karą grzywny. I w jego umyśle powstanie taka przestrzeń. Jeżeli tam wejdę, to będę musiał zapłacić grzywnę. Tak? Więc nie warto ryzykować. A król przeczyta tak. Zakaz wstępu pod karą grzywny. Mam na grzywnę. Zobaczę. Doświadczę. Sprowokuję! I zapłacę! Bo mnie kurczę na to stan. Tak pomyśli król. Zrozumcie. I je zaznaczam, że obydwaj są na tym samym poziomie niedojrzałości. Obydwaj są tak samo niedojrzałe. Obydwaj są tak samo niedojrzałe. To jest bardzo ważna rzecz. Odkrycie siebie w Chrystusie uwalnia. Musisz odkryć siebie. Chcę, żebyś zaczął poznawać swoją osobowość w Chrystusie Jezusie. Nie bój się tego, bardzo cię proszę. Zacznij to odkrywać. Nie myśl sobie, że to jest ego. Ego umarło. Z Chrystusem ego zostało ukrzyżowane. Nie ma w tobie grama ego. Nie ma w tobie starego człowieka. On nie jest przyczepiony do twojej pięty, do Achillesa tak było. To nie ta religia. Rozumiecie? Przypowieści Salomona 23:7. Przypowieści Salomona 23:7. Słowo Boże mówi tak. 724 w Bibliach Warszawskich. Gdyż są jak wód w gardle, mówi on do ciebie, jedz, pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Taki werset bardzo źle przetłumaczony. Oryginał tego wersetu brzmi w ten sposób. To jest w ogóle niesamowite. W ogóle wiecie, do czego was zachęcam? Żebyście sami tłumaczyli pismo. W tych pismach, które mamy, bo to nie jest w ogóle Pismo Święte, tylko to jest w ogóle, tak naprawdę, wiecie co to jest? Jak bym to nazwał? Komentarz. To są komentarze do pisma. I to obojętnie, które weźmiesz. Najbliższa prawdzie jest Biblia Gdańska. Najbliższa takiemu, chociaż też ma kolosalną ilość błędów, ale taka, i to ta stara Biblia Gdańska, nie? To najlepszy jeszcze taki jest w miarę, wiecie, z polskich przekładów, nie? Wiecie. A Biblia Warszawska, Biblia Gdańska, to mają w ogóle po 1000 błędów przynajmniej, nie? Ten werset brzmi w ten sposób. Jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest. Mówi on do ciebie, jest chwilę w sercu swoim i nie jest ci życzliwy. Te drugie zdanie, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Oryginał mówi w ten sposób. Jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest. Chcę ci powiedzieć bardzo ważną, kardynalną zasadę na temat twojego myślenia. Tak jak myślisz o sobie, taki jesteś w praktyce. Tak jak myślisz o sobie, taki jesteś w praktyce. Nieważne, że jesteś narodzony z Bożego Ducha. Teraz jest ważne, co ty myślisz o sobie. Jakie jest twoje osobiste zdanie na twój temat. Czy ty uważasz siebie za grzesznika zbawionego z łaski? Czy ty uważasz siebie za słabego człowieka? Czy ty uważasz siebie za człowieka, który nie może wszystkiego? Jakkolwiek. Tak jak myślisz o sobie, taki jesteś.
Rozumiecie, to jest bardzo ważna rzecz. Już ludzie ze świata dawno odkryli coś, co się nazywa prawem przyciągania. W ogóle wiecie, to dawno zostało odkryte. Chrześcijanie krzyczą, że to jest New Age. To nie jest żadne New Age. To jest prosta konstrukcja gwoździa. Jeżeli ty uwalniasz systematycznie toki myślowe określone, to ty tak w życiu masz. Zrozumcie to. Czy wy wiecie, ile razy dziennie przeciętny człowiek się boi? 600. Przeciętny człowiek 600 razy dziennie uwalnia jakąś formułę lękową. Tak? Czy zdążę, czy się nie spóźnię, czy mi tego nie wypili. Wiesz, o co chodzi? Tak? Czy schudnę, czy przytyję. Ty takie myślisz, że ma 600, to kiedyś w ogóle zbadano. Mniej więcej. Bo to już zależy od człowieka. Cały czas jest system lękowy uwalniany. Jakby wszedł do przeciętnej głowy chrześcijanina, to by trzeba było na terapię potem wyjść tam. Jakby tam posiedział w przypadku jeden dzień. Byłem kiedyś na takiej konferencji chrześcijańskiej, finansowej, na jedynej zresztą. Człowiekiem nazywa się Peter Daniels, to jest jeden z najbogatszych ludzi świata, facet taki po 80 już był i naprawdę pokazał nam bardzo ważne rzeczy. Ale on powiedział taką rzecz, powiedział do swojej żony: kochanie, jeśli umrę, a będzie możliwość przeszczepienia mózgu i zdecydujesz się, żeby mi przeszczepić mózg, to mam wielką prośbę, niech to nie będzie mózg chrześcijanina. Mówi, bo przeciętne mózgi chrześcijan, tak, to są mózgi ludzi, którzy absolutnie nie radzą sobie w życiu. W ogóle was to nie zdziwiło, że człowiek rodzi się z Bożego Ducha, tak? I wielokrotnie jego życie staje się mniej twórcze niż było wcześniej? Ty. Narodził się z Bożego Ducha i to go zabiło. Czujesz klimat? Przed narodzeniem z Bożego Ducha chrześcijanin był w stanie być twórczą, kreatywną osobą. Niektórzy szli jak przecinaki do przodu. Narodził się z Bożego Ducha, coś mu się stało. Obsiadł. Ty. Przestał konstruktywnie myśleć. Przyszedł do mnie Pan. Ty uważasz, że twój stan obecny jest wynikiem przyjścia Pana? No bo weź. Gdzie natychmiast władowałeś się w religię, natychmiast wszedłeś w system niewolnictwa. Natychmiast. Kurczę. Do mnie coraz więcej ludzi przychodzi. Teraz taka babeczka przyszła, mówi: nie, kurczę, narodziłam się z Bożego Ducha i coś mi się stało. No ja właśnie. Mówię, powiedz, z kim się zadawałaś, z tym i z tym. Kto na ciebie ręce położył, ci i tamci. Ja mówię, to po tym zaraz miałaś takie rzeczy. No tak, no właśnie. Ręce na nią położyli. I załatwili ją na rok. Ona myśli, to myśli, że to przez to. Ja mówię, nie myślę, wiem. Chodź, nie będziemy rozmawiać. O tym trzeba cię uwolnić na dzień dobry. Będzie piękna terapia w ogóle dalej. Tak jak myślisz o sobie, taki jesteś. Nie jak myślisz o Bogu. Tak jak myślisz o sobie. Jak ja cię zapytam, co ty myślisz o Bogu, to ty powiesz, no Bóg, wiesz, siła, moc, potęga. Same te piosenki o tym świadczą, jak my śpiewamy. Tak? Nie śpiewamy maluszki, maluszki, prawda? Śmiejemy się z tego, że tam zrobili maluszki, maluszki, na ciebie jakoś taką kolędę satanistyczną, tak? Dlatego się, nie, jesteśmy ludźmi, którzy o Bogu są w stanie powiedzieć wszystko. Wielkość, siła, potęga, wszechmoc, tak? Nie to cię definiuje. To, jak myślisz o sobie, taki jesteś. Kto ty jesteś? Według siebie. Pierwsze pytanie świata do człowieka Bożego. Faryzeusze pytają Jana Chrzciciela. Co powiesz sam o sobie? Co powiesz sam o sobie? Kto ty jesteś? Ja kiedyś byłem na takim jednym spotkaniu, mówię: proszę, powiedzcie coś o sobie. Mówię, kim jesteś? I ten mówi, jestem dzieckiem Bożym. Ja mówię, to jest szczyt twoich możliwości. Super. Mówię, ty kim jesteś? No jestem zwycięzcą. Ja mówię, bardzo dobrze. Jestem zwycięzcą. Taki jest kretyn w internecie. Jestem zwycięzcą. No, człowieku. Zresztą ty bardzo silnie zaburzona jednostka. To jest typowy borderline. Proszę cię, widzę, że żołnierzyk zapięty tutaj na krzywo. Jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą. Nawet jak upadnę w zawodzie, jestem zwycięzcą. A milion wejść jest. Dlatego, że to jest kwestia zbadania po prostu od stanu emocjonalnego, że ludzie się interesują, skąd takie szalenie wyszedł. A i ktoś mnie zapytał tam, a ty to co myślisz sobie? Ja mówię, jestem królem. Jestem jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. W
Mówię, ja tak się czuję, 24 godziny na dobę. I jeżeli ja tak się czuję, i ja wstaję z tą myślą rano, tak? To diabeł jest przerażony. Rozumiecie, o co chodzi? Bo ja tak myślę o sobie. I kiedyś ktoś zapytał, dlaczego ty uważasz, że masz rację? Ja mówię, bo jestem jak Bóg. Mówię, rozumiesz mnie? Czy jeszcze to nie dotarło do ciebie? Derek Prince o tym mówił. On mówi, co ja poradzę, że mam rację? Mówi, co? Ludzie, no co? No mam rację już. Idzie za tym sukces! Sukces! Idzie za tym. I tego nie wolno się bać. Co myślisz sam o sobie, królu? Z jakiego miejsca określasz siebie, królu? Rozumiesz to? Czy określasz siebie z miejsca bycia królem i masz zrozumienie, że nie żyjesz dla grzechu, że jesteś zjednoczony z Chrystusem, że jesteś jedno z Bogiem, że nie ma czegoś takiego, że ty siedzisz i ty na kolanach, Panie, pomóż! Co to jest? Jeszcze raz wrócę do tego duchowego filmu pod tytułem 300. Jak ten zbożeniec perski, tam tak ten król do Leonidasa podchodzi i mówi tak. Spójrz na to wszystko. Jestem przywódcą nad setkami tysięcy niewolników. Ale oni da spojrzał mu w oczy i mówi, a ja jestem królem ludzi wolnych. Posłuchaj. Diabeł chce tego, żebyś klęknął się. Okej? A Jezus chce, żebyś stał prosto. Jezus chce, żebyś rozpoznał siebie w nim. Jezus chce, żebyś rozpoznał Boga w sobie! To jest wola Boża! Dlatego on powiedział, czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Albowiem bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. Jakaż to jest różnica, tak? Jakaż to jest różnica między mentalnością króla i niewolnika? Musisz zobaczyć tą rzecz. Nie bój się, że się wbijesz w pychę. Nie grozi ci pycha. Bo żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. Dzień twojego nowego narodzenia to dzień śmierci starego człowieka. To, że jeszcze twoja dusza nie doszła do doskonałości, moja też nie doszła. Każdy jest zaburzony tylko w różnym stopniu. Tylko, że król nie boi się powiedzieć, tak, jeszcze mam zaburzoną duszę. Tak? Ale to jest nieważne, że ona jest zaburzona jeszcze, że ona jest zanieczyszczona, bo ona się będzie oczyszczać w ramach tego, jak będziesz uświadamiał sobie, że jesteś królem i będziesz chodził w królowaniu, się będzie prać i czyścić, ale wiem, że jestem królem. Mam tą mentalność i tobie nie wolno mieć inaczej, bo jak będziesz patrzył z perspektywy niewolnika, to będziesz myślał jak niewolnik. Ciągle będziesz myślał jak mały człowiek, będziesz myślał o małych rzeczach. Ja będę ci mówił o sukcesie życiowym, a ty będziesz myślał... Dla ciebie, wiesz co to znaczy? Ja mówię tak, ja będę mówił o sukcesie życiowym, a niewolnik, który mnie słucha, czyli człowiek wierzący, który jest niewolnikiem w duszy swojej, słucha mi i mówi, aha, to znaczy, że ma mi starczyć do pierwszego. Ja mówię o sukcesie finansowym, ale przez pryzmat zakrzywień niewolniczych, to znaczy, że starczyć do pierwszego. Ja mówię o obfitości, a on mówi, aha, to znaczy, że już nie będę nigdy głodny. Ja mówię o absolutnym zdrowiu, a on mówi, aha, to znaczy, że jak się rozchoruje, to mnie Jezus uzdrowi. To rozumiesz, jak niewolnik rozumuje? To się inaczej słyszy. Niewolnicy słyszą inaczej. Słyszą inaczej, w ogóle inaczej słyszą. Ja mówię, ty jesteś w stanie mieć wspaniałe w ogóle małżeństwo. A niewolnik słyszy, no chodzi o to tylko, żeby w ogóle, no faktycznie, żebym miała takiego męża, żeby mnie nie dał. Wiesz, nie będzie dobrze. Kiedyś pracowałem w takiej firmie i słyszałem, jak dwie babki przed ciebie rozmawiają ze sobą. Jedna mówi, ten mój to nie jest taki zły. Mówi, on pije tylko w weekend. Mówi, tak pije w piątek, w niedzielę wytrzeźwie, idzie do pracy. To dobry chłop, mówi. Czasem mu coś odbije, to tam się do mnie rzuci złapane, to rzadko. Dobry chłop. Dobry chłop. Normalnie się to nazywa psychopata.
Rozumiecie, alkoholik, psychopata, troglodyta, takie nazwy są, tak? A dla mnie to jest fajny chłop. Ja mam fajnego chłopa. Tak? Ale mam fajnego chłopa, super. Człowieku, no. Super chłop. To jest mentalność niewolnika. Niewolnika! Byle gówno, aby moje. Tak? I tak żyje ogromna część kościoła. Ogromna część kościoła. To tak, zrozummy te rzeczy. Żeby iść głębiej, musimy odkryć w sobie króla. Nie wolno się nam tego bać, że to jest pycha, że to jest coś, to nie żadna pycha. W ogóle, żeby móc pokutować z problemu swoich dusz, to trzeba poczuć się królem. Trzeba wiedzieć przede wszystkim, że nic nam nie grozi, że Bóg jest dobry, kochany, że jesteśmy z nim zjednoczeni, a dwa, uznać siebie za króla i wtedy z podniesioną głową ja idę pokutować. Mówię, tak, ojcze, widzę te pieprzone zaburzenia w moim życiu, nie zgadzam się z nimi. Nie zgadzam się z tym, że się wstydzę, nie zgadzam się z tym, że jakieś tam mam lęki, nie zgadzam się z takimi dziwnymi stanami, które mam w sobie. I ja teraz w ogóle, Boże, w Twoim potężnym imieniu, jako król Twój, będę teraz brał nad tym autorytet. Tak postępuje dziecko Boże. W ten sposób. A nie człowieku wchodzi. I patrzy, który anioł mu przywyżnie w łeb. Bo jeszcze nie taki jesteś, bo jeszcze nie taki jesteś. A jaki mam być, człowieku? Rozumiesz? Zobaczcie, do czego doprowadziła nas religia. Uczą nas tego wszędzie. Walą do nas ze wszystkich stron taką informacją. A jak tylko wyjdziesz ponad... W ogóle zauważycie, że jak się wychodzi ponad przecięgną, to staje się wrogiem społeczeństwa? Najlepiej być tłumokiem. Część tłumu. Tłumok. Część ciebie. Pójdź z nurtem! Tak, pójdź z nurtem! Człowieku, nie ma problemu. Powinno będzie wszystko, damy go z nurtem. Bo ja, a ja nie chcę z nurtem pójść. Tak? A ja chcę być inny. A Bóg mnie stworzył na oryginał. A Bóg mi dał królestwo swoje. Tak? On mi dał siebie. A on mnie... Zobaczcie, każdy z was ma swoją osobowość. Ty myślisz, że nowe narodzenie niszczy osobowość? Też nam religia to mówiła. Wszyscy mają być tacy sami, szarzy. Szarzy mamy być. Nie. Jesteś sobą. Tylko rozpoznaj siebie. Rozpoznaj swoje nowe imię. Rozumiesz? Oswój się z tym. Wyznawaj to. Uznaj, tak, to, co w tobie jest zniewolonego za zniewolone, ale nie uznaj siebie za niewolnika. Jeśli myślisz o sobie jako królu, to zaczynasz królować. To twoja wiara zaczyna wzrastać. To inaczej czytasz pismo. Jeśli myślisz o sobie jako niewolniku, to zaczynasz przez wiarę być niewolnikiem. Twoje toki myślowe określają to, w co wierzysz tak naprawdę. To nie można wierzyć prawidłowo, a myśleć jednocześnie źle. Ja wierzę w to, że jestem zwycięzcą. Tak? Ja mówię, dobrze. Jak się zachowujesz, kiedy masz iść załatwić jakąś sprawę? Przecież już fakt twojego służalczego tonu i tej postawy podprogowej powoduje, że całe piekło widzi, że ty jesteś jedynie teoretykiem. Teoretykiem. Jesteś wytworem tego, co myślisz. Proszę cię, posłuchaj się z tym. Powiedziano nam, że tylko chodzi o wyznanie nasze. Nie tylko chodzi o wyznanie. Słowa są potężną siłą. Są o wiele silniejsze niż myśli, ale to myśli stanowią potężną plejadę, jakby podstawę naszego życia. Bo w konsekwencji i tak będziesz mówił tak, jak myślisz. Ja słucham ludzi, na przykład mówią o wierze, a słucham też modlitw tych ludzi. To jest niesamowita różnica, kiedy porozmawiasz sobie z kimś, a słuchasz, jak ktoś się modli. I na przykład ktoś ma prawidłowe poznanie i mówi, tak, Pan jest z nami. I na przykład zaczyna się modlić i mówi, Ojcze, ja modlę się teraz, aby Twój Duch Święty stąpił. Ja mówię, zobacz, co robi. Przed chwilą powiedział, że Bóg jest z nami, a teraz się modli, żeby Duch Boży stąpił. Przyjdź, Panie Jezu, teraz przyjdź. A
że tylu mówił Pan jest z nami. Teraz Duch Święty będzie Was dotykał. Przed chwilą co robił Duch Święty? Leżał do góry kołami? Bo w mojej Biblii jest napisane, że nie śpi, nie drzemie stróż Izraela, tak? Jest czynny 24 godziny na dobę. To czemu teraz będzie Pan dotykał, a nie dotykał 15 minut temu? Skąd ta informacja w ogóle? Wiesz skąd? Z zaburzenia. Tak? Skąd teksty piosenek mówimy? Które są? Przecież my notorycznie piosenki zmieniamy. Ludzie mają do nas pretensje, że ciebie, o, bo to są światowe piosenki. Nie ma światowych piosenek. Wszystkie piosenki zostały ukradzione z nieba. I właśnie ja biorę światowe piosenki, przerabiam je na chrześcijańskie. Kiedyś Charles Finney o tym powiedział, jak podeszła do niego pewna kobieta, bo Charles Finney to robił. Nie wiem, czy wy wiecie, którzy, nie wiem, czy wy mieliście dostęp do takiego tekstu, jak śpiewnik starego pielgrzyma. Kto tak ktoś kiedyś słyszał? Nie słyszeliście, to nie byli... O, trochę. Brawo. Śpiewnik starego pielgrzyma to jest 18-19 wieczny śpiewnik, który powstał podczas przebudzeń w Anglii, w Anglii i tak dalej. I ludzie śpiewają, tam są takie piosenki. O, jakże kocham Twój cudowny Boże dom. Taki ton piosenek tych wszystkich. I to jest takie piękne, takie hymny. Tylko, że to nie wiedzą skąd to jest. To są walijskie przytupajki, które były na popijawach w knajpach robione. Bo jak tam przebudzenie uderzyło w Walię, rozumiecie, to kaznodzieje wjeżdżali do pubów, głosili Chrystusa, pijaki się nawracali i śpiewnik pielgrzyma powstał z takich głupawych przytupajek. Oni zmienili słowa, zostawili melodię. Charles Finney to robił. Człowiek, który odnosił największe sukcesy ewangelizacyjne od czasów apostoła Pawła. I przyszła kiedyś do niego jedna pobożna siostra, pobożna niewiasta, przepraszam. I ona przyszła i mówi, bracie, dlaczego ty dorabiasz słowa do świeckich pieśni? Charles Finney był bardzo kulturalnym człowiekiem, więc odpowiedział jej w ten sposób, siostro, a skąd pomysł, że diabeł ma prawo do najpiękniejszych melodii na świecie? Przecież to diabeł ukradł muzykę, pamiętacie? To on był liderem uwielbienia w niebie. Muzyki nie stworzył Lucyfer. Ludzie mają pretensje do nas, że wypuszczamy na przykład uwielbienie w rytmie heavy metal. Ja mówię, dlaczego nie? Człowieku, a kto ci powiedział, że ty masz w ogóle marszowymi pieśniami chwalić Boga? Ty uważasz, że Bóg nie lubi heavy metalu? Przecież sam go stworzył. Tak samo jak hip-hop. Rozumiesz? Że to jest normalne. To się nie mieści w ogóle w głowach ludzi, w niewolniczych głowach ludzi. Tak? Czy jak my wychodzimy na ulicę, na przykład puszczamy Ojcze nasz, któryś w niebie jest, to wszyscy stają, co? Możecie głosić ludzie. Jak usłyszą, że ciebie Ojcze nasz w wersji trash metalowej. Od razu tłum staje, to go głosić, wiesz. Zrozumcie, mentalność niewolnika, ona zawsze będzie produkowała niewolnicze rzeczy. To wolno, tego nie wolno. To z Boga, to nie z Boga. Wie chatę obejrzyj, albo przeczytaj lepiej, tam jest lepiej opisane. Oglądaliście chatę? To jest fajny numer, jak on przychodzi i chce się pomodlić przed jedzeniem, tak? I patrzy w ogóle, o wiesz, cała Trójca Święta siedzi i się jakoś nie modli, wiesz. Popatrzył na nich, no. W porządku, nie? Jakoś jeść w ogóle. To co? Dobrze gotujemy. No tak, dobrze gotujemy. Taki dowcip jest, nam opowiadał taki kolega. Mówi, że w szkole dwóch wierzących chłopców rozmawia. Jeden niewierzący z nim był i jeden do drugiego mówi, ten wierzący do tego drugiego wierzącego. A wy mówi, jak się modlicie przed jedzeniem? A ten mówi, no my się tak modlimy, błogosławimy jedzenie. Mówi, a wy jak? No my to tak znowu. A tego trzeciego się pytają, a wy się w ogóle modlicie przed jedzeniem? A ten trzeci mówi, nie, nasza mama dobrze gotuje. W ogóle, rozumiesz? W ogóle wiesz, religia zrobiła spustoszenie w głowach ludzi. Spustoszenie w głowach ludzi. Religia chce, żebyś widział się jako niewolnika. Żebyś ustawicznie miał w głowie myślenie, co ci wolno, co nie wolno. Jesteś królem. Rozpoznawaj to sobie. Niszcz cały system niewolniczy w twojej duszy. Po prostu nie wolno ci tego. Nie jest w stanie wyrazić.